Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, troszkę inaczej, bo ta katecheza nasza, można powiedzieć, u początku roku 2017, to katecheza dzisiaj spiaseczna. Jak wiecie, w tym czasie odwiedzam również niektóre domy modlitwy świętego ojca Szarbela, również i w Piasecznie, w dom modlitwy numer 70. Bardzo ważny dom, ponieważ to właśnie w tym domu również układaliśmy te nasze modlitwy, te, które chcemy, by odmawiano. W domu właśnie jest tu ze mną pani Beata, która właśnie to razem ze mną spisywała, a także uczestniczyli nie tak dawno również i w rekolekcjach, jakie wiecie, odbyły się w Częstochowie. Tam zresztą udajemy się do Częstochowy dwa razy w roku. Nie wiem, czy wiecie, dwa razy w roku rekolekcje dla domów świętego Szarbela są właśnie w maju na urodziny, tak można powiedzieć, na 8 maja, a także na początku Adwentu. I już Was zapraszam w maju, na 8 maja, jak ktoś planuje, aby zaplanował na naszym portalu, na naszej stronie będzie widoczny moment, kiedy można się zapisać, a drugi raz właśnie 1 grudnia, czyli zobaczcie, wyprzedzam cały rok, ten niezwykły rok 2017, ponieważ i wciąż będziemy wspominać, to jest rok jubileuszu, setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Setna rocznica. Kochani moi, muszę powiedzieć, że tutaj jest nas więcej osób. Nie wiem, czy będzie możliwe zobaczyć jeszcze, kto tutaj jest. Nie wszyscy, myślę, tutaj są w stanie, żeby ich objąć, ale całym sercem są i modlą się. A osoby, które przede wszystkim przychodzą, modlą się tutaj, ale ta modlitwa ich, to modlitwa za kapłanów. Bardzo ważna modlitwa za kapłanów i o to tak bardzo proszę Was, abyśmy w tym roku, właśnie roku, gdy spoglądamy w stronę Fatimy, kiedy Matka Boża przyszła do nas, ona mówi: moi umiłowani synowie to kapłani, więc zapraszam i proszę bardzo o tę modlitwę za kapłanów. Zastanawiam się nad tym, jaką te katechezy dać temat, ale przychodzi mi temat, bo przecież wczoraj mieliśmy uroczystość właśnie oddania czci Jezusowi. Trzej królowie, oni oddali cześć Jezusowi, a w dzisiejszą sobotę patrzymy, moi drodzy, dalej. Ale wciąż musimy sobie uświadomić, że ci trzej królowie, oni poszli za gwiazdą, która, jak mówiła Ewangelia, poprowadziła ich jak pastuszków do Betlejem. Oni reprezentują tych władców, tych, którzy mają władzę, którzy mają królestwo, to ziemskie, a jednak zdecydowali się, by wybrać Jezusa. To jest właśnie taka tajemnica tych trzech króli. Oni przyszli, oni wybrali Jezusa. I my, moi drodzy, żyjemy wciąż, zobaczcie, u początku Bożego Narodzenia, jak pięknie Ewangelia nam to wszystko przekazuje. Słyszeliśmy, jak to ci pierwsi pastuszkowie poszli za gwiazdą. No i tutaj na spotkaniu z domem modlitwy mówiłem, że zobaczcie, święty ojciec Szarbel to taki pastuszek betlejemski, pomimo że Wannaja, pomimo że tam w tej pustelni, ale dla nas jest pastuszkiem takim jak z Betlejem, pełnym właśnie całkowitego posłuszeństwa przesłania Boga. Bo gdy
anioł obwieścił, idźcie do stajenki betlejemskiej, no nie ociągali się. Natychmiast poszli za Jezusem. I tak samo Pan Bóg pokazał nam, że nie tylko ci, którzy są właśnie prości, zwyczajni, że oni idą za Jezusem. On nam ukazał również i dzisiaj w tej właśnie w tym dniu, że również i ci, którzy mają władzę. I dlatego w tym roku myślę, tak bardzo ważnym jest, abyśmy modlili się za ludzi władzy nawet. Zobaczmy, co się dzieje w naszym kraju. Zobaczmy, ile jest podziału, ile jest niezrozumienia, niechęci. Trzeba tak mocno błagać. Ktoś powiedział, dlaczego my tak dzielimy się teraz, w tym czasie w Polsce. A ja jestem przekonany, że to jest uderzenie szatańskie. Uderzenie szatana uderzył w ten naród, z którego wyszedł ten, który konsekrował świat Matce Najświętszej. Święty Jan Paweł II. W tym roku setnej jej rocznicy przyjścia do Fatimy. Przecież Matka Boża, moi drodzy, w Fatimie prosiła o ten akt konsekracji. I tego aktu dokonał święty Jan Paweł II. Przypomnijmy, na placu świętego Piotra. No więc to był wielki akt. A że dzisiaj szatan jest wściekły na to. Bo przecież wielu ludzi wyrzekło się szatana. Wielu ludzi wyrzekło się jego spraw. Wielu ludzi wzięło do ręki różaniec. Od tego momentu, gdy Matka Boża przyszła do Fatimy, wielu wzięło różaniec, bo mówiła, dzieci moje, ratujcie siebie, ratujcie ten świat. Wciąż będę przecież przypominał wam i mówił o tym, że byłem najbliższym współpracownikiem biskupa Pawła Chmielicy, słowackiego biskupa, który znał się z siostrą Łucją, który po kryjomu 30 ponad lat ukrywał się jako biskup. Nikt nie wiedział, że jest biskupem, a on jednak wyświęcał kapłanów, zwłaszcza na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Po 40 latach, słuchajcie, po raz pierwszy biskup Paweł Chmielica wziął do ręki pastorał i mitrę, kiedy mu założył papież Paweł VI. Mówił, to było jakieś wielkie przeżycie dla mnie, ale był biskupem tyle lat w ukryciu, by wyświęcać kapłanów w czasie reżimu komunistycznego. Dobrze się znał ze świętym Janem Pawłem II. A ja Bogu dziękuję, że mogłem być tak blisko z tym człowiekiem, który był jak pastuszek, taki pokorny. Ile razy z biskupem Pawłem sprawowałem mszę świętą w jego mieszkaniu w Rzymie. Przez ostatnie 8 lat byłem obok niego. Ileże razy do późna w nocy modliliśmy się razem i później mówił, odprawimy mszę świętą. Ale wiesz co, mówił do mnie, miałbym do ciebie prośbę. Odprawimy, to znaczy odprawiaj ty, a ja będę służył jako ministrant. Biskup, zresztą przygotowuję film o nim, wciąż potrzebuję na to czasu, bo wciąż mi się przypominają nowe sytuacje z nim związane. Chciałbym, aby właśnie ukazać też postać pasterza dzisiaj, który idzie pełen miłości i pokornego serca. Idzie do swoich owiec ten pasterz dzisiaj. Takiego pasterza potrzebujemy. Kochani moi, więc wspominając biskupa Pawła, myślę właśnie o tym, jak on się cieszył, kiedy święty Jan Paweł II konsekrował świat niepokalanemu poczęciu. Matce Bożej. Jej sercu, że jej serce zatriumfuje. To, co
ona przypomniała w Fatimie. I dlatego ten rok powinien być rokiem nieustannej konsekracji serc. Konsekracji serc ludzkich dla Matki Najświętszej. My musimy pielgrzymować, i tak bym chciał to nazwać, żeby każdy z nas podjął pielgrzymkę do serc ludzkich. To znaczy, żeby poszukiwać tych serc dla Maryi. I tak się zastanawiam, słuchajcie, pewnie będzie to dla niektórych może wielkim, może takim, gdy ktoś kogoś pyta, jakim pragnieniem, jakie pragnienie miałby może ksiądz u początku tego roku, pytamy innych ludzi, to ja mam jedno. Pielgrzymować do ludzkich serc. Tak jak to było przez te minione lata, aby szukać ich, szukać w tych sercach miłości. Aby szukać w tych sercach pragnienia Boga. Bo każdy ma takie pragnienie. Żebyśmy stawali się jedno. I dlatego, zobaczcie, szatan uderza w naszą ojczyznę, bo chce się zemścić na tym narodzie. I mówię to z samą świadomością do tych, którzy mają władzę. Zobaczcie, oto gwiazda jaśnieje nad polskim niebem. Ta gwiazda, która prowadzi do Jezusa. Ale Jezus to znaczy miłość i przebaczenie. Pewnie, chyba że ktoś już tego nie chce, może stać się też Herodem. I takich Herodów, mówię wciąż, też i przybywa. Zamknęli swe serce, stali się podstępni, znają prawo, wiedzą bardzo wiele, nawet wiedzieli, że, że narodzi się Syn Boży. Wiedział Herod, ale chciał go zabić. Mają wiedzę, chcą nawet pójść, ale w innym celu, by spotkać Jezusa. Chcą wiedzieć, gdzie jest Chrystus, ale po to, by zniszczyć to, co piękne. Takich Herodów jest dzisiaj. Wielu się rodzi w rodzinie nieraz, w naszych rodzinach. Niszczą to, co piękne. Niszczą to, co często Bóg dał. Niszczą miłość. A ona od Boga pochodzi. I moim marzeniem, jak ktoś pyta, co bym chciał robić, jaki program w tym roku maryjnym, pewnie wiele miejsc już mam, proszą mnie, ale Mediolan, Luksemburg, Francja, Italia, wiele już poproszono mnie na ten rok wspólnot świętego Szarbela, tych naszych grup, żebyśmy konsekrowali serca Maryi. Jeśli siłę będę miał, to pojadę. I wy mnie będziecie wspierać zapewne. Ale jest jeszcze jedno moje pragnienie. Nim odejdę z tego świata, za chwilę będzie ofiarowanie. I mamy Symeona, który wziął na ręce Jezusa i mówi: pozwól mi odejść z tego świata, bo to ujrzały moje oczy zbawienie tego świata. A moim takim byłoby jeszcze takie jedno marzenie. Módlcie się, żebym to mógł kiedyś zrealizować. Przejechałem Polskę wzdłuż i wszerz przez te ostatnie lata. Od Gdańska, Warszawę, Zakopane, Tatry, Wrocław, wschód, zachód, północ. Samochodem przejechałem, żeby odprawić z wami, modlić się. A teraz to jeszcze chciałbym na pieszo tę Polskę przejść. Chciałbym kupić sobie osiołka. I chciałbym wózek i ten obraz Matki Bożej w niebo wziętej,
tam położyć jeszcze, bo z nią pielgrzymuję te lata. I tak przejść, wyjść od tej mojej parafii Niegowic, sprzed jej wizerunku, z tą kopią obrazu cudowną, tym osiołkiem od wioski do wioski. Pewnie ta pielgrzymka potrwałaby z 2-3 miesiące, ale może trwać, bo i w wioskach bym się zatrzymywał, i pod sklepami, i pod barami. I mówił im, że Jezus was kocha, że potrzebujecie wszyscy, i ja, i wy, tej Bożej miłości. To jest takie moje marzenie i pragnienie. Nie mam innego, jak przejść ojczyznę, by w ojczyźnie była miłość, by w ojczyźnie był pokój. Ktoś powie, pewnie ksiądz chce reklamy, być sławny, ale powiem, nie wiem, bo być może w takiej drodze usłyszę i słów wiele różnych. Może ktoś wyśmieje, ktoś się nie zatrzyma, ktoś może nawet nie odwróci się w tamtą stronę, ale to nic. Ja też za niego pójdę. To jest ta pielgrzymka do serc. Do sanktuariów my pielgrzymujemy. Ale jeszcze musimy uczynić pielgrzymkę do serc w naszych rodzinach, w naszych domach. I na wzór takiego wtedy ludzie pomyślą, ja muszę coś zrobić od siebie. Bo jeśli ktoś podejmuje trud za mnie, żebym ja miał siłę właśnie podać moją dłoń, uśmiechnąć się, porozmawiać, no chyba, że to Herod, no to on już Herodem może zostanie, ale nie wiemy, trzeba się modlić, żeby naprawdę zobaczył światło i gwiazdę betlejemską, która go poprowadzi do Jezusa. A święty Szarbel jako ten pastuszek betlejemski, by go wsparł. O to się my modlimy i będziemy modlić. Kochani moi, mówiąc o tym, jakże myślę o tych wszystkich, którzy właśnie starają się całym sercem tę pielgrzymkę już czynić. Wielu, którzy chorują i cierpią, ofiarują swe cierpienie za tych, którzy są zdrowi. Ofiarują czasem swoje życie. Mówię nieraz na rekolekcjach, że przecież zobaczcie, my tego nie wiemy, ale czasem ci rodzice nasi, których już może ktoś już nie ma na tym świecie, może ktoś bliski, znajomy, w trudnej chorobie swoim, mówił, Panie Jezu, zabierz mnie, ale żeby moja córka, mój syn odnalazł Ciebie. To dopiero wielcy pasterze, leżący na cmentarzach, ich ciała, ale pewnie są w niebie, bo oni złożyli ofiarę ze swego życia. Nie uzdrawiaj mnie, Panie. Zabierz mnie, ale uzdrów serce mojego syna, mojej córki. Och, to byli święci. Kochani moi, dlatego tak bardzo was proszę, abyśmy ten czas bożonarodzeniowy, który już kończymy, przechodzimy, abyśmy ten czas, który nam pozostał teraz, do 2 lutego, kolejny etap wyznaczamy sobie. Kiedy to weźmiemy do ręki gromnicę, światło, byście mogli poświęcić świecę dla waszego domu. Żebyście mieli taką świecę w domu, którą poświęconą nieraz zapalacie dla Matki Bożej. Abyście właśnie w tym roku jej poświęconym zapalali chociaż w każdy, może pierwszą sobotę miesiąca, choć na chwilę. Czy będzie 12 razy, by
właśnie jej zapalić w modlitwie takiej w domu. Pewnie w kościelach mamy też nieraz przy ołtarzach świeczki i ludzie zapalają w różnych intencjach. We Włoszech to bardzo jest przecież rozpowszechnione, ale w domu twoim. I tak każdego miesiąca tę pierwszą sobotę zapal z modlitwą za kogoś w domu. Może za męża, żeby wrócił? Może za dzieci, by wróciły? Może by zaczął kochać? Czy dzieci by wróciły do Boga? Wiele jest tych, co. Bo przyszedł czas trudny. Jest czas, naprawdę w rodzinach źle się dzieje. I dlatego też prośmy świętego Szarbela, żeby tak było, żeby nie było, widzicie, tych rodzin, które można by uratować, ale nie mieli dokąd pójść. Więc my pielgrzymujmy w tej naszej modlitwie do tych serc, do nich, oddając to, co mamy, kim jesteśmy, Panu Bogu w ofierze. Jak trzej królowie. Oni przynieśli swoje dary. A naszym darem niech tego roku będzie dar tego jednego. Dar pragnienia i realizowania za wszelką cenę, by każdego, kogo spotkam, każdego zaprowadzić do Jezusa. I kiedy jechałem tu do Piaseczna, jechałem objeżdżając z Warszawy, przejeżdżając przez jakieś miejscowości, na drzewach zobaczyłem napisy. Zaufaj Jezusowi. Ten śnieg, zasypany mróz, wydaje się chłód, wielki, a jednak tyle ciepła spod tego mrozu i śniegu w tych słowach. Zaufaj, zaufaj Jezusowi, bo ja jestem, mówi Jezus. I wszelki mróz i śnieg i to wszystko, co wydaje się, że jest nam trudno, to wszystko gdzieś tam się roztopi w Jego Bożej miłości. Dlatego dziękuję Wam za tę chwilę katechezy, kolejną, sobotnią. Zapraszam Was na następną sobotę. Właśnie to jest ważne, żebyśmy byli w tej jedności modlitewnej. Dlatego u początku tego nowego roku proszę, módlmy się za kapłanów i za Kościół. No i też, żebym kiedyś mógł zrealizować to moje pragnienie z osiołkiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niech Bóg Wam błogosławi i Wam, żeście wysłuchali, musieli tak patrzeć z tej strony kamery, ale jeszcze poproszę, zobaczmy tutaj wszystkich. Niech Bóg Wam błogosławi.